Raz, dwa, trzy. Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Artur Mazurkiewicz i jestem tutaj po to, abyś dowiedział się najważniejszej wiadomości, jaką możesz uzyskać w swoim życiu. Jestem tutaj, żebyś dowiedział się, że Bóg jest żywy, że ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, że ten Bóg, który stworzył mnie i ciebie, że ten Bóg jest i że On jest dobry. Jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że On mnie zbawił. Jestem tutaj, żeby ci powiedzieć, że to, co ciebie oddziela od Boga, to się nazywa grzech. I to ten grzech to jest greckie słowo harmateia, które oznacza błąd. I ten błąd oddziela człowieka od Boga, bo wszyscy popełniamy błędy. Nie ma ludzi nieomylnych i potrzebujesz przebaczenia. Ja też potrzebowałem przebaczenia. Ja byłem narkomanem, byłem uzależniony od amfetaminy, byłem uzależniony od marihuany, byłem uzależniony od dopalaczy, byłem uzależniony od pornografii, ale pewnego dnia w swoim zrujnowanym pokoju zawołałem: Boże, jeżeli Ty jesteś prawdziwy, jeżeli jesteś realny, to przyjdź do mnie, bo ja już dłużej nie potrafię tak żyć. A potem położyłem się spać i na następny dzień byłem zupełnie wolnym człowiekiem. Zrozum, ja nie spotkałem katolika, nie spotkałem protestanta, organizacji religijnej. Ja spotkałem żywego Boga, który przyszedł z mocą do mojego życia. Ja się nie spotkałem z jakimś człowiekiem, ja się nie spotkałem z systemem religijnym. Ja spotkałem żywego Jezusa, który z mocą przyszedł do mojego życia i On mnie zbawił. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Jakbym dzisiaj umarł, to wiem, że idę do nieba i chcę ci powiedzieć, że nieważne kim jesteś, nieważne jaka była twoja przeszłość, możesz być złodziejem, możesz być narkomanem, a możesz być porządnym grzesznikiem, który sobie tylko źle o kimś pomyślał. Potrzebujesz przebaczenia. Nie jestem tutaj, żeby ci głosić system religijny. Chcę ci tylko powiedzieć, że tam, gdzie stoisz, możesz zawołać: Jezus, ja ciebie potrzebuję. Przepraszam, że żyłem bez ciebie. Przepraszam, że żyłem w tym grzechu, ale ja dzisiaj przyjmuję to, co ty dla mnie zrobiłeś na krzyżu. Zrozum, że Jezus to nie jest maluszki, że to nigdy nie będzie już bezbronne niemowlę. On już nigdy nie będzie niemowlęciem. On jest potężnym, żywym Bogiem i na krzyżu Golgoty zbawił każdego człowieka. Na krzyżu Golgoty pokonał diabła, rozwalił go i teraz ty możesz być zbawiony. Diabeł nie musi z tobą jechać. Dzisiaj ty możesz przyjąć ten dar, bo zbawienie to jest dar. Nie możesz sobie zasłużyć na pójście do nieba. Nie możesz sobie na to zasłużyć, dlatego że już jeden grzech wystarczy. Karą za grzech jest śmierć, mówi Słowo Boże. A więc jeden grzech wystarczy. Nie za grzechy, tylko za grzech, abyś zasługiwał na śmierć. Już jeden grzech wystarczy, a więc żaden człowiek nie może sobie zasłużyć. Możesz dawać kasę na fundację, możesz dawać kasę na biednych, być dobrym człowiekiem, mówić dzień dobry i do widzenia, ale wystarczy, że popełniłeś jeden błąd i potrzebujesz przebaczenia, które płynie z krzyża. I jeżeli chcesz, to przyjmij je dzisiaj. Ja ci mówię tylko, że jeżeli uwierzysz w Jezusa, w Jego niezastąpioną ofiarę, którą złożył za ciebie, to będziesz zbawiony. Nie mówię ci o systemie religijnym. Zrozum, chcę, żebyś się dowiedział, że Jezus Chrystus oddał za ciebie swoje życie. Jeżeli jesteś chory, to nie musisz być chory, bo każda choroba jest na ziemi nielegalnie. Każde zniewolenie jest nielegalnie. Jeżeli jesteś chory na cokolwiek, obojętnie co to jest, czy to jest przeziębienie, czy to jest rak, czy to jest jakaś białaczka, czy cokolwiek, jeździsz na wózku, podejdź tutaj do mnie, położę na ciebie swoje ręce i zostaniesz uzdrowiony, bo Słowo Boże mówi, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, że na chorych ręce kłaść będą, a ci chorzy będą uzdrowieni, bo Słowo Boże mówi, że niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Boże nie przeminie. Czyli te słowa wciąż są aktualne, że tym, którzy uwierzą, jeżeli tylko chcesz, to przyjdź i weź swój cud, przyjdź, uwierz i weź swoje zbawienie. Możesz tam, gdzie stoisz, uwierzyć w niezastąpioną ofiarę Jezusa. Podejmij decyzję.